Maciej Braun, zmartwychwstaniec, misjonarz, proboszcz, ksiądz i Bob budowniczy, jak się okazuje. No, jeszcze dyrektor szkoły po drodze. Dyrektor szkoły. Skupmy się trochę na tym, co wybudowałeś tutaj, bo nie ukrywajmy, znamy się bardzo długo, znamy się przeszło 20 lat, więc nie będziemy tutaj czarować, że właśnie się spotkaliśmy w Tanzanii. Co jest, o nie, przepraszam, wejdę tutaj w słowo prowadzącego. Proszę bardzo. Nie widzieliśmy się 25 lat. Plus minus. Plus minus, plus tak. Minus bo to 20, to... 20 parę lat, tak. Nie widzieliśmy się i spotkaliśmy się nie we Wrocławiu, nie w Mieliszce, nie w Krakowie, nie w Poznaniu, ale w Afryce. Więc to tak, tak poniekąd no, na nowo się spotkaliśmy tutaj. Jesteśmy w Tanzanii, zresztą nawet tutaj ładnie to można tak dokładnie wskazać. Jesteśmy w Tanzanii. Dziękuję za zaproszenie. Natomiast rozmawialiśmy długo, ja tu już jakiś czas jestem w Tanzanii i poznałem trochę, no w paru procentach, jak myślę, ten kraj. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem twoich dokonań tutaj, o których mi opowiadałeś. I powiedz mi, skupmy się chwilę na tym aspekcie budowlanym. Ile tutaj włożyłeś, oprócz tego, prawdopodobnie to państwo zobaczą, tutaj ten obiekt i to, co Maciek zrobił, natomiast to nie jest wszystko. Mhm. To znaczy tak, przyszedłem tutaj do parafii w 2014 roku, czyli 8 lat temu, zakładając tą parafię od tak zwanego pierwszego wbicia łopaty, bo był tutaj krajobraz księżycowy, no i było pusto. I dzięki rzeczywiście, no dzięki ludziom dobrej woli, bo inaczej tego nie mogę nazwać, nie chciałbym do nikogo wymieniać, bo ani go pominąć, ani nikogo... Będzie długa lista. Tak, to po prostu długa lista, nie wszystkich też pamiętam, bo lata całe minęły. Pamiętam oczywiście kto i co i jak, ale dokładnie za co i po co i na co to nie. Ale historia była taka, że będąc w parafii w Butiamie, to jest 18 km stąd, byłem tam 8 lat jako proboszcz, obsługiwałem to miejsce, to znaczy tą część parafii Butiama, więc były dalekie dojazdy, drogi, błota i tak dalej. No i ludność miejscowa, to jest ważne, chciała mieć parafię, chciała być parafią. I wtedy narodził się pomysł właśnie jakby, żeby no, stworzyć tą parafię. Ale zanim stworzyłem tutaj, to zająłem się jakby tworzeniem infrastruktury budowy kościołów dojazdowych tu w tym miejscu, w poszczególnych wioskach, które mam pod swoją opieką. Takich kościołów powstało 7 w tym czasie. No i potem, jak już te kościoły były gotowe, przyszedłem tutaj, no i zaczęliśmy budować. Najpierw to był kościół, wcale nie dom parafialny. Dom parafialny był później, więc najpierw był to kościół, bo został podniesiony, przebudowany. No cudawianki się tu działy, bo stan jaki był, taki był. Potem była to plebania, czyli ten dom parafialny. Następnie został dołożony nowicjat naszego zgromadzenia. Potem dalej było przedszkole, po przedszkolu szkoła podstawowa, dalej sala gimnastyczna, po sali gimnastycznej teraz internat, no i w przyszłości, jak się uda, to szkoła średnia. Tak, ale oprócz tego właśnie gdzieś tam, jak jeździliśmy sobie tutaj po tym skrawku Tanzanii, to mi pokazywałeś, że o, tutaj ten kościół postawiłem, ten kościół. To jest bardzo ciekawe, że no jednak rozmach jest, że tutaj działasz. To jest w ogóle pies Maćka, który może wejdzie nam tutaj w kadr. Bardzo sympatyczny. Kidzik. Tak, tak, widać go. Pinscher niemiecki. No dobry chłopak, jesteś dobry. On to przyszedł. Mhm. Powiedz trochę o tym, jak to się robi, że w tak krótkim czasie nabrałeś takiego rozmachu budowlanego. Powiem ci tak, jakby mi ktoś powiedział, że ja będę kiedykolwiek cokolwiek budował, to bym albo go wyśmiał, bym mu nie uwierzył. Ja bo po pierwsze nie jestem ani z wykształcenia budowlańcem,
ani nie jestem z wykształcenia, nie wiem, tam technikiem czy jakkolwiek. No jakby moją profesją to jest kapłaństwo, sakramenty i głoszenie Ewangelii. Natomiast no, głoszenie Ewangelii trzeba gdzieś głosić. No, nie można tak jak głosić po prostu, wiesz, po lasach. No można, ale generalnie infrastrukturę kiedyś trzeba zbudować. I w pewnym momencie, jak zaczęliśmy budować czy remontować pierwszy kościół, to odkryłem, że jakieś tam pomysły, które mam, no nie są najgorsze. I tak to się zaczęło. No i wtedy jeden, drugi, trzeci, czwarty. Oczywiście największą zawsze tutaj było poszukiwanie pieniędzy, więc jeździłem do domu co 2 lata, zbierając datki właśnie na misję. Pisałem książki ku temu, nagrywałem płyty, nawet nagrałem kiedyś audiobook z bajkami, takie różne historie, żeby po prostu utrzymać. To nie jest tak, że przyjechałem, stanąłem przed ludźmi, dajcie mi pieniądze, bo coś tam, nie. Tylko sprzedawałem misję w taki normalny, radosny sposób, bo tak ona jest. I spontanicznie. Spontanicznie. Spontanicznie i to no, przyniosło efekty. Bardzo, bardzo dobre efekty. Powiedz trochę o... Właśnie jak to się buduje w Afryce, bo to jest trochę inaczej jak w Europie. Po pierwsze, nie ma firmy, którą można zadzwonić i powiedzieć, proszę Państwa, tu jest projekt, proszę mi to wykonać. Ja to płacę i tak dalej. Tutaj od pierwszego wbicia łopaty, od dogadania się, porozumienia się z majstrem, poprzez jedzenie dla... Cicho. Poprzez jedzenie dla pracowników, poprzez, nie wiem, no, zamówienie każdej wywrotki piasku, cementu, no wszystkiego, cokolwiek potrzebne jest do budowy, łącznie z wodą do podlewania, no trzeba to samemu zorganizować. Oczywiście na początku i zostałem oszukany po 1000 razy, bo wiadomo jak to jest, prawda? No, bo przyjechał biały, prawda? Tak, przyjechał biały, który ma pieniądze, no i jego można wykorzystać. Niestety, i to nie mówię o parafianach, tylko o sytuacjach no, robotników, którzy po prostu jakby zobaczyli, że jest ktoś zupełnie zielony, no i jak to mówią, frycowe się płaci. Mhm. I niejednokrotnie zapłaciłem, nie ukrywam tego. Zapłaciłem w sensie takim, że i mnie oszukano i coś tam, no ale za każdym razem z kolejną budową, z kolejną inwestycją, no już było łatwiej. Już nabierałeś miałem, doświadczenia. Tak, już miałem przetarte szlaki, już wiedziałem co zrobić, czego unikać, w jaki sposób postąpić, z kim się dogadać, kogo zostawić, jakiego elektryka, jakiego tam od dachu i tak dalej, i tak dalej. No także i umówmy się. W tej chwili już taką mam ekipę stałą, z którą z którą współpracujesz. I umówmy się, znasz bardzo dobrze język suahili. I na pewno to w jakiś sposób też pomaga. O tak, to zdecydowanie pomaga, bo przy okazji targowania się, rozmowy, nie wiem, dogadywania terminów, to rzeczywiście pomaga. No ale też jest tak, że no, to jest Afryka, więc nigdy nic nie jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy, kto co, w jaki sposób cię potraktuje, to raz. A dwa, no umowy, na przykład ktoś się umawia, przyjadę w poniedziałek, 2 tygodnie później przyjeżdża. No są takie rzeczy, które w Polsce być może też mają miejsce, bo nasi fachowcy też są rewelacyjni. Też bywa różnie, oczywiście. Natomiast tutaj z sytuacjami, no to jest inaczej. No, wszystko trzeba samemu dopilnować, dowieźć, przywieźć. Na tym samochodzie moim też wiozłem chyba wszystko. Od zbiornika wodnego, poprzez betoniarkę, poprzez rynny, cegły, no wszystko. Tak, samochody muszą być tu mocarne, wytrzymałe. Tu nie chodzi o komfort, tylko o dobre zawieszenie. No po prostu te auta muszą spełniać tu określoną rolę. Masz taki park wspaniały, maszynowy. I to nie jest widzimisię, tylko po prostu konieczność tutaj. To pamiętam kiedyś, kiedy przyjechał jeden z księży naszych. O ile się nie mylę, mówi, no po co ci taki duży samochód? Po czym jak go przywiozłem z lotniska do domu, to mówi do mnie, no już wiem teraz po co ci taki samochód. Tak, sam tego doświadczyłem. Tak. Oczywiście to jest fajnie, natomiast dla mnie to jest przygoda, dla ciebie codzienność. To ja powiem ci, że ludzie za takie wertepy i jak to powiedzieć, dziury, no w tak. Polsce płacą, żeby się zakopać. Tak. Jeżeli tam ktoś wyciągnął kogoś z lasu wyciągarką z błota i tak dalej, to jest za darmo. Tak, to jest za darmo. Maciek, powiedz mi, twoje pierwsze sekundy w Afryce. Wysiadasz z samolotu, co poczułeś? Zapach, wizja, słuch, co? Pierwsze, co poczułem, to był, pamiętam, samolot tych, ja leciałem z Amsterdamu przez Kilimandżaro. Pamiętam, jak wylądował samolot, otworzyły się drzwi, jeszcze nie było rękawa, który prowadził do holu lotniskowego, tylko autobus. I charakterystyczny zapach był spalonej opony od hamowania.
smrodu i niesamowitego buchu ciepła, takiego duszącego gorąca. Ten zapach, tego zapachu nie zapomnę. I sobie pomyślałem, Panie Boże, gdzie ja tu przyjechałem? No i tak to się zaczęło. Potem oczywiście wszędzie czarni ludzie dookoła. No, ja nie jestem absolutnie, nie byłem zaskoczony, bo wiedziałem przecież, że lecę do Afryki. Natomiast jak leciałem lotem miejscowym, to co pamiętam, to leciałem z Andrzejem Mądrym, który już teraz nie pracuje tutaj w Tanzanii. Bardzo serdeczny człowiek, który mnie tu przyjął jako pierwszy zmartwychwstaniec, który tu przyjechał do Tanzanii i w samolocie całym byliśmy we dwóch białych, tylko reszta... Tak. Jest to wrażenie. Ja tego też doświadczyłem już tu na wewnętrznych liniach. Rzeczywiście robi to wrażenie takiej, że nagle człowiek się znajduje trochę odwrotnie. Jest to fajne. Maciek, teraz trochę skupimy się na takim aspekcie, że powiedzmy... chcę zamieszkać w Afryce. Tak. Mam taki pomysł, żeby zamieszkać w Afryce. Powiedz mi, co mogę zrobić, albo co należy uczynić, że, nie wiem, kupić ziemię, wybudować dom. Jak to wygląda? No, pierwsza sprawa, jako człowiek, który ma pozwolenie, najpierw musi zrobić sobie pozwolenie na pobyt. To od tego zacznijmy. Trudno jest to załatwić? Jeżeli jest to pobyt misjonarski, dostajesz tak zwaną wizę charity. No jeżeli diecezja to potwierdza, że jesteś tutaj i oni wiedzą, kto jesteś i po co to przyjąłeś, to tak. Natomiast jeżeli nie, to musisz zdać sobie working permit, który kosztuje grube pieniądze. Mhm. To jest chyba w tej chwili na 2 lata 5000 dolarów, o ile się nie mylę. I to jest dla tych osób, które chcą robić biznes, czy po prostu chcą jakiś tam, nie wiem... Czyli to jest taka wiza biznesowa? Wiza pracownicza, working permit, i to jest biznesowa pracownicza. Czyli na przykład, nie wiem, chcesz robić płoty, kopać złoto, nie wiem, prowadzić hotel, turystyczne usługi świadczyć i tak dalej. Po pierwsze, jeżeli kupić ziemię, nie możesz posiadać jej ty jako... No chyba, nie wiem jak jest to w Europie, ale obcokrajowiec nie może posiadać ziemi. To jest podobnie jak w Azji. Tak. Nie może posiadać ziemi, nie będąc Tanzańczykiem. Dobrze, ale jako wspólnik na przykład z Tanzańczykiem? Jako wspólnik z Tanzańczykiem nie wiem, nigdy nie szukałem w taką stronę, natomiast wiem, że to jest raczej niemożliwe. Tak mi się wydaje, ale stuprocentowej pewności nie mam. Niemniej jednak nie jest to łatwe. Ten kraj, jest to prawdą i to nie wolno tego ukryć, jest bardzo skorumpowany. Więc są dwie opcje. Jeżeli masz kupę forsy, to możesz załatwić wszystko i być tutaj Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, jak to mówią, czyli boss wszystkich bossów. Tak. No a jeżeli po prostu nie masz pieniędzy i chcesz iść normalnie drogą prawną i tak dalej, to trwa. I prędzej czy później stare powiedzenie, kto nie smaruje, ten nie jedzie. No niestety. Czyli to nie jest tak, że ja po prostu, nawet jak mam pieniądze, że sobie przyjeżdżam i chcę działkę takie i takie wymiary. Tak. Nie jest to takie proste, tak? Nie jest to takie proste. Tak jak w Europie, że po pierwsze, ktoś tam sprzedaje, ja to kupuję bez formalności. Nie jest to proste i naprawdę trzeba się przy tym przygimnastykować. A druga sprawa, żeby wejść z kim układ, jeżeli chodzi o tutaj miejscowych, czy naprawdę kogoś bardzo dobrze znać i nigdy do końca nie można mieć pewności, jak to się obróci. Bo powiem tak, biały człowiek w Afryce, przykro to powiedzieć, ale tak jest prawda. Oczywiście zawsze pozostanie w jakiś sposób gościem. To nie jest tak, że ludzie cię nie szanują, bo ja tu jestem i dobrze z ludźmi żyję i super i naprawdę relacje mam normalne, partnerskie, znajomości i tak dalej, ale do końca zawsze pozostanę białym. No, prędzej czy później, jak jadę, nie wiem, nawet do innego miasta, tam mnie nie znają, to kolor mówi za siebie. I wtedy słyszysz mzungu. Tak, wtedy słyszę mzungu, wtedy słyszę większe ceny, wtedy są. Także jak to sobie myślisz, że taka praca na misji to jest taka fajna, ale pamiętam kiedyś jeden z nieżyjących moich współbraci mówił, tam fajnie, bo to pod palmami siedzisz, ciepło, cały rok jest. No to, jak ktoś tak sobie myśli, to mu naprawdę spoczuje. To jak ktoś przyjeżdża na wakacje zobaczyć Kilimandżaro, Zanzibar, to jest piękny kraj, ciepło. Ludzie są naprawdę bardzo gościnni, bardzo serdeczni. Zresztą doświadczyłeś tego sam. Zapraszają do domu. Znaczy doświadczyłem jakby może nie Zanzibaru właśnie kwestii turystycznej, tylko Afryki nieturystycznej. Tak, normalnej Afryki, prawdziwej Afryki, bo można być w Afryce i czarnego nie widzieć, dość żartuję, ale serwis, który jest dawany za grube pieniądze Europejczykom, czy Amerykanom, gościom, turystom, jest
jest bardzo, na bardzo dobrym poziomie, jeśli oczywiście ktoś ma kasę, żeby za to płacić, za jakieś tam wygody. Więc no, nigdy to nie jest łatwe, zaczęcie czegoś takiego, a już posiadanie, wejście z kimś w jakieś układy, no trzeba mieć stalowe nerwy. Czyli trudno jest tak, że na przykład mam taki kaprys, że chcę mieć domek w Afryce, tak? Tak, tak. Jest to trudne. No jest to trudne, tak. No dobrze, no to teraz druga kwestia. No, chciałbym mieć żonę. Przyjeżdżam jako Europejczyk, tak, tak. Bardzo podobają mi się tutaj Tanzanki tak. I chciałbym mieć żonę. Jak to jest? Czy są jakieś wymogi, ograniczenia? No nie, pierwsze to musi się spotkać, nie? To jest wiadomo. Pierwsza zasadnicza kwestia, ale generalnie z tym nie ma problemu. No, to jest tak, powiem, trudność pewna wynika z czego? Bardzo często jakby zakochanie się w białym człowieku, turyście, który tu przyjeżdża, podawane jest jakby chęcią poprawy sobie życia. Czyli to jest taka trochę ekonomiczna miłość. Mm-hmm. Że po prostu jak ja, tak gdzieś Polacy jakieś zostaną jeździli, prawda? Sztuczne tam śluby i tak dalej. Tak, 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 tak. Białe małżeństwo. Tak, tak. Ja już tam nie chcę dalej w to wchodzić, bo to jest tylko porównanie może kiepskie, ale a trochę oddaję sytuację. Więc spotkasz taką kobietę. Kobiety w stosunku do białych są generalnie chętnie do współpracy i tak dalej, bo za tym idzie pieniądz. Więc pytanie pozostaje takie, na zasadzie takiego bazy takiej. Na ile jest szansa na prawdziwą miłość? Ty się zakochasz, ktoś się zakocha, a na ile to jest po prostu szansa, że o, bo jak ja będę z nim, wezmę z nim ślub, to mnie weźmy do Europy. Mhm. Ja nie mam takich doświadczeń osobistych, bo jestem księdzem, więc to inaczej wygląda, tak. Ale znam to po prostu z innej sytuacji. No, ale mieszkasz tu, więc tak, spotykasz się tak, tak, tak. Z takimi oczywiście sytuacjami. Za żonę. Mam też przyjaciół, mieszane małżeństwo włosko-tanzańskie, niemiecko-tanzańskie. Niestety obydwa nie przetrwały, dlatego że po pierwsze, po jakimś czasie, to jest tak, Niemiec nie jest w stanie żyć tutaj z żoną, no bo człowiek wychodzi z innej kultury europejskiej i ma inne jakby oczekiwania. Po jakimś czasie to się niestety nie musi, ale niestety po prostu to się zaczyna ścierać. Zaczyna się ścierać i zaczyna dochodzić do takich innych sytuacji. Natomiast żeby żonę mieć, trzeba sobie ją kupić, w cudzysłowie mówiąc, czyli no po właśnie, prostu no jak musisz zapłacić rodzicom żony. Taka zapłata jest ustawiana przez całą rodzinę, nie rodziców, tylko brata, siostrę, nie wiem, tam babcię, dziadka, szwagra. Mhm. Zależy to od plemienia, też to mówię bardzo ogólnie, więc nie chcę tam wchodzić w szczegóły plemienne i tak dalej. No i to taka, jak dostajesz wyznaczoną cenę za żonę, no i tą żonę, zanim ją zaprowadzisz przed ołtarz, czy przed cywilny czyli stan. Trzeba ją wykupić. Trzeba ją kupić, za nią zapłacić. Czy uregulować... dla Europejczyka jest to wyższa stawka? Nie. Czy w ogóle nie ma to nie sądzę, chociaż nie sądzę, chociaż jak rodzina wie, że biały, no to na pewno będzie wyżej. Mhm. Natomiast no to zależy od rodziny, od sytuacji. No ale trzeba. Jest jakieś ograniczenie wiekowe? Bo na przykład wiem, że w Kambodży można wziąć ślub z Kmerką tylko do 50 lat. Masz powyżej 50 lat to już jest koniec, to już nie masz myślę, szans. Myślę, że tutaj nie ma ograniczenia, więc nie słyszałem o czymś takim. Bo z reguły jest też tak, że jak ktoś po prostu, to jest tak, ktoś przyjeżdża tu na wakacje albo do pracy, spotyka kobietę, jak się w niej zakochuje, czy jakkolwiek tam jest, no to ją zabiera do Europy. W większości przypadków. Mhm. Mało kto zostaje tutaj. Jeśli zostaje tutaj, to potem z tego różne historie wychodzą. Też znam to z doświadczenia moich znajomych dobrych właśnie Niemca i Tanzanki. W tej chwili Niemiec wrócił do to jest tak, ona nie chce jechać tam, bo chce zostać w domu, a on nie jest w stanie mieszkać tu. No i jakby ściera się sytuacja, no i tak, a nie inaczej wygląda. I to tylko pokazuje, że nie było prawdziwej miłości, tylko też gdzieś może jakaś, bo prawdziwa miłość jak jest, no to wiadomo. To ile 500 kilometrów, miliony jesteś, to jest i koniec. To wiadomo, jest jakieś zauroczenie, inna kultura, coś innego, ale potem jest twarda rzeczywistość. Prawdą jest, Tanzanki są pięknymi kobietami, to w ogóle nie ma co ukrywać. I są piękne kobiety, serdeczne i tak dalej, więc no, to też ludzie, którzy tu przyjeżdżają, no, jeżeli oczywiście ktoś jest z nastawieniem takiej turystyki, że chce znaleźć żonę, to znajdzie ją na siłę. Jaka będzie tego przyszłość, jaka będzie tego, nie wiem, to jutro tego, no to, no to,
No ale, ale zawsze takie jakieś związki z tego, co ja wiem, co widzę, z tych, których znam, no, no nie kończą się fajnie. Nie kończą się fajnie, próby czasu. Nie muszą, ale nie kończą się fajnie. Mm. Tych, których ja znam. Może są osoby inne, którym się udało super fajnie. Mm. Jak najbardziej nie mówię, że tak nie jest, bo no, nie znam też do końca tematu. I pozostając trochę w temacie kobiet, obserwuję to, trochę też się interesuję modą, jak kobiety się ubierają w różnych strefach gdzieś tam geograficznych i zauważyłem tutaj, że jest to ubiór bardzo tradycyjny. Kobiety w ogóle nie ubierają się po europejsku. To znaczy tak. To... Mężczyźni tak. Mężczyzna jakaś koszula, spodnie, to wygląda europejsko. Natomiast kobiety absolutnie nie spotkałem. Mhm. Jestem tu jakiś czas już. Nie spotkałem kobiety, która wygląda jak powiem Europejka. Tak, to znaczy w miastach jest to w ogóle inna sytuacja. Natomiast jest też tak, że to jest pewna kulturowa naleciałość, czy tam powiedzmy styl kultury. Kobieta nie powinna chodzić w spodniach generalnie. Mhm. Kobieta w spodniach to jest prostytutka. No to wiadomo, jakby trochę to przerysowałem, ale taka prawda. Mhm. Bo to czyli jest, taka, jest takie myślenie, tak? Tak, nie powinna mieć obcisłych spodni gdzieś tam, które uwydatniają kształty i tak dalej. Dlatego noszą takie chusty. Starsze panie, kobiety i tak dalej, no one są ubrane jakby w ten właśnie chustę jest na górę, jakaś tam koszula, coś tam, no i chusta w pasie. Natomiast w mieście to już jest normalna sytuacja. To jest, jak ktoś pracuje, nie wiem, tam w banku, gdziekolwiek, no to nikt się już temu nie dziwi, to zostało przyjęte. No pewna kultura oczywiście ma miejsce. Chociaż na przykład przyjście do kościoła, nie widziałem kobiety w spodniach w kościele, nigdy. To jest takie zawsze, i uszyte są z tego, z takich tych kitęgę, takich kolorowych płócień, uszyte są jakieś fajne sukienki, to bardzo jest eleganckie, ładnie wygląda, tak jak u nas kiedyś było kościółkowe wyjście, takie kościółkowe tak. Ja pamiętam, sam miałem kościół spodnie, buty tam. Buty kościelne. To się tak, to się nie kościółkowe. Nosiło, nie nosiło się tego w tygodniu, tylko do kościoła. I tu tak trochę to jest. Natomiast to jest to bardzo, powiem tak, no, Afryka jest bardzo kolorowa. Kościół, jak się stanie na ołtarzu, za ołtarzem, czy jakkolwiek to powiedzieć, to jest kolorowy. I tam wszystko do wszystkiego pasuje. No, przepraszam, że tak powiem, ale na czarnej skórze dobrze kolor leży. Tak, nam na przykład prawda. Takie bardzo ładnie pomarańcze oczobijące kolory nam nie pasują. Tak. Natomiast na czarnym... Jest to kolorystyczne. Tak, to leży natomiast, i to pasuje. Natomiast właśnie to, co zauważyłem, że bardzo ładne dziewczyny, bardzo, natomiast przez swój ubiór, jakby być może jest to moje myślenie europejskie o kanonie gdzieś tam piękna, dużo tracą, bo one tak. skrywają się za to tym. Są dwie rzeczy, jeśli chodzi o to. Jest dużo właśnie takich pięknych kobiet i tak dalej. Pierwszą sprawą to jest tak zwane matunzo, czyli po prostu nie mają środków na to, żeby no, zadbać o siebie lepiej. I nie wszystkie oczywiście, bo miasta, gdzieś tam ktoś to zarabia i tak dalej. Na wsiach na przykład jest dużo, bo po twarzy zobaczysz, że piękne rysy twarzy, figura naprawdę super, ale ona jakby no nie ma kto o nią zadbać w sensie takim finansowym. Nie wiem, kupić sobie lepszą rzecz, czy dobrane buty. Czy kosmetyki. Dobrane buty, nieużywane buty, nie wiem. Czy włosy sobie przypleć, bo wszystkie włosy są plecione, tam to wszystko. Ale włosy mają piękne. No tak, ale włosy są, nie są ich własne, tylko to są się doplatywane do swoich włosów. Nie ma, rzadko która kobieta ma długie włosy w Tanzanii, co jest też ciekawe. Ja na przykład tak. O. Ja na przykład lubię, podobają mi się osobiście, to też żaden problem kobiety, które mają długie włosy. Natomiast tutaj kobiety mają krótkie włosy, a do tego są dopletywane takie, to nie są perułki, tylko no, dopletywane są włosy chińskie, sztuczne gdzieś tam, właśnie rasta. Ale to tam. Chyba nawet tutaj Eda też chyba. Tak, tak, kucharka też. Tak, zauważyłem, że oczywiście to jest ładnie zrobione, to ładnie wygląda, natomiast no, rzeczywiście to kosztuje. Więc no... W zależności od statusu... Gdzieś tam. Od statusu może nie, od jakichś pieniędzy, które się ma, czy mąż coś tam da i tak dalej, na coś takiego, no to tak to wygląda. Natomiast to jest pierwsze, to jest taki właśnie brak finansowych środków na zadbanie o siebie, a druga sprawa jest taka, że jakby no... Rzadko kiedy się emanuje pięknym, prawda? No,
Tutaj... Ale to wynika z kultury, czy... Tak, to wynika z kultury kobieta. Że ona jest taka skromna, tak, że kobieta ma być wycofana. Ja myślę, że kobieta, to może nie tak, że ma być, ale wynika to z kultury, kultura murzyńska, no, przepraszam, murzyńska, źle powiedziane, brzydko, pejoratywnie. Ale właśnie, ale nie, ja mówię, ale właśnie, kultura tanzańska, może tak powiem. Ale właśnie to jest dobry moment, bo wiesz, za mną cały czas gdzieś tam, może tutaj nie, ale gdzieś w różnych miejscach tak, byłem, tak. Cały czas jest muzungu, tak. Ty mi mówiłeś, że jest to określenie tak. obraźliwe. Tak, tak. I tak jak rozmawialiśmy kiedyś, że ja sobie nie przypominam właśnie w Polsce, w Europie, żeby widzieć właśnie murzyna i za nim wołać murzyn, no zobaczcie murzyn. Tak, tak. Tutaj jest to jakby powszechne. Ja osobiście myślę, że czarnoskórzy są większymi rasistami niż my. Mhm. Bo u nas jest taka poprawność polityczna, niektórych nie wolno powiedzieć i tak dalej. Czasem się boimy, bo nas oskarżą o coś. I no poniekąd, no wiadomo, inna kultura. Natomiast tutaj biało jest wytykane palcami. Jakkolwiek, tak. Ja nie mówię o parafii i proboszczu, bo to absolutnie nie. Nie, to nie wiąże się. Natomiast w mieście gdzieś tam wychodzisz i tak dalej. Oczywiście jak dziecko za tobą woła, to nie bez problemu. Ono może być nieświadome, albo przekazywać nie wie. To, co rodzice, tak, nie, co słyszy od rodziców. Nie wie, a zawsze też jest, no, muzungu jest kojarzony, dlaczego jest to pejoratywne znaczenie, jest kojarzony właśnie z wyzyskiwaczem, z kasą i że z tym, który jakby jest bossem, no i on ma lepiej, a mamy gorzej. Zawsze takie w cudzysłowie to ten biedny pan czarny. Nie? Co wcale nie jest prawdą. Są czarnoskórzy tutaj w Afryce, w miastach, którzy są naprawdę dobrze sytuowani i mają dobre, super rewelacyjne samochody, mieszkania, życie i tak dalej. To mamy niedaleko kopalnię złota. Tak, no ale to akurat kopalnia złota, no, tu niestety ludzie, którzy tu kopią, nic z tego nie mają, bo to jest wywożone wszystko. To jest inna kwestia. Na to byśmy musieli spędzić chyba całą noc, żeby to rozkminić. Tak, w cudzysłowie mówiąc. Tak. A nie mamy tyle czasu. No, a nie mamy, nie tyle, mamy czasu. Tyle czasu. Chyba, że będzie taka potrzeba, to oczywiście będziemy kontynuować takie rozmowy. Natomiast, wracając do tego, do tych kobiet, co pytałeś, bo to jest jeszcze jedna, druga kwestia. System w Tanzanii jest patriarchalny. No to jakby mężczyzna jest przekazicielem życia i on ma szacunek. Znaczy, ma mieć szacunek. Z czasem sam się tego szacunku pozbawia, ale jest szanowany. Na przykład nawet jak się je, no to jak w gościach byliśmy, no to mężczyźni jedzą razem najpierw, potem kobiety. Ale to nikomu nie przeszkadza. To nie jest tak, że biedny. Ja pamiętam kiedyś taka kobieta przyjechała, która walczyła o prawa kobiet tanzańskich, coś tam, że ona teraz tu będzie. No i ostatecznie skończyło się tak, że kobiety jakieś tam... Wspólnoty kobiet Tanzanii i podziękowałem, że mam wracać do siebie. Jak jest z kwestią, dobra, mam powiedzmy już tą przysłowiową ziemię, udało mi się jakoś załatwić, mam dom, mam żonę. Jak jest kwestia utrzymania się tutaj w Afryce? Jak jest kwestia żywności, pracy? Tak, wiesz co, po pierwsze to nie będę mówić o Afryce, tylko o Tanzanii, bo generalnie nie chciałbym generalizować, ktoś powie, a ja tam byłem na przykład w RPA i było inaczej. W zasadzie takiej. Jesteśmy w Tanzanii. Tak, jesteśmy w Tanzanii, więc mówimy o Tanzanii, więc to jest skrót myślowy, jak ktoś pytał o Afrykę, to znaczy Tanzania, żeby było też jasne. Czyli Afryka Wschodnia. Afryka Wschodnia, tak jest. Przede wszystkim wielu ludzi tutaj żyje za mniej niż dolara dziennie. To jest inna sprawa. No, z pracą jest ogromny problem. Większość ludzi tu w moim terenie to jest problem rolniczy. Oczywiście są też kopacze złota, którzy kopią na lewo i tak dalej. To nie jest oficjalna kopalnia. I oni tam coś mogą zarobić, ale to jest zawsze to jest wyzysk, bo to oni pracują dla kogoś, schodzą pod ziemię dla kogoś, to nie jest tak, że to mają czysty zysk dla samego siebie. Utrzymanie. Przede wszystkim, no powiem tak, jedzenie, jak patrząc na naszą europejską kieszeń, nie jest drogie, bo możemy to porównać, tak? No tak, możemy porównać. Na przykład, nie wiem, tam ziemniaki są tańsze. Kiść banany, który w Polsce ileś tam kosztuje, to kosztuje o wiele mniej. Awokado, mango, takie tam owoce, które w Polsce są drogie, no tu są tanie przez fakt tego, że no, tu rosną. No, ale, rosną. Ja sam widziałem nawet, że tu ludzie... Przy domu mają bananowca. Tak, bananowca, czy tam powiedzmy watermelona, czyli arbuza, czy jakkolwiek, ale o coś innego chodzi. Mianowicie jest też tak, że to jest tanie dla europejską kieszeń. Nie każdego stać tutaj na owoce też. To trzeba sobie. Jaka jest przeciętna płaca? Powiedzmy, no, nie wiem, no trudno to odnieść do wsi, no bo tu... Ja mówię, no to najlepsze to jest odniesienie, że ktoś żyje za mniej niż 4,50 zł dziennie.
Myślę, że no dla nas to jest nie do wyobrażenia, bo wystarczy zobaczyć, co bierzemy do ust, ile to kosztuje i nie przez fakt tego, że jest inflacja, czy jakkolwiek są ceny wysokie, ale przez fakt tego, że po prostu no ludzie nie mają zarobków. Ale też nie miałem takiej potrzeby, bo oni gdzieś tam rano herbata, ciapati, coś i tak dalej. Na przykład mąka, nie wszyscy jedzą ciapati, nie piją herbatę. Jedni jedzą jeden posiłek dziennie. Bardzo często jest to tylko ugali i te małe rybki zwane daga. To jest najtańszy taki lub tam ugali i powiedzmy do tego jakaś zielenina czy fasola. Ugali wcale nie smakuje tak źle, próbowałem. Nie, no nie smakuje tak źle, ale jakby tak ciupał codziennie ugali, to... Może się znudzić, tak, rzeczywiście. To się znudzi i to gdzieś tam, no może nie tyle się znudzi, ale co, no, człowiek też potrzebuje zróżnicowanej diety. I to, co rozmawialiśmy chyba też, że mówię, że tutaj nie mają też takiej tradycji jedzenia śniadanie, obiad, tak. Kolacja. Czy jest rano, w południe, wieczór, tak, zgadza się, ale nie masz czegoś takiego, że powiedzmy ktoś wstaje rano, od razu ma na stole śniadanie, coś tam, tylko no, większość ludzi to śniadanie około 10, 11, tak, my na przykład w szkole mamy o 10 i to potem gdzieś tam ten obiad, no i wieczór. Chociaż większość ludzi tutaj na wiosce, u mnie to jest taki posiłek dosyta, jedzą jeden i z reguły to jest wieczorem. I to późnym wieczorem, około 9, żeby na głodnego nie pójść spać, to tak powiem. Mhm. No więc to jest tak. Druga sprawa, są ludzie, którzy mają pensje, pracownicy rządowi i tak dalej, nauczyciele. No nie jest to kolorowe, tak. Tanzania wcale nie jest tanim krajem do życia. Wystarczy sobie wziąć pod uwagę to, że litr benzyny kosztuje praktycznie w tej chwili jest to 3500 szylingów. A dolar kosztuje, 1 dolar to jest 2300 szylingów. To jest praktycznie dolar 70. To jest bardzo droga benzyna. No i w związku z powyższym, że benzyna jest droga, no to wszystkie produkty idą w górę. Naturalna rzecz, bo nie ma jeszcze kolei, nie ma takiego transportu innego. Wszystko jest to dowożone właśnie no, środkami, takimi tirami i w tą stronę to idzie. Więc życie, jeżeli chodzi o jedzenie nie jest drogie dla nas, natomiast wszelkiego rodzaju zachcianki, w cudzysłowie, zaraz powiem co to zachcianka, są drogie. Na przykład ser żółty, co jest zachcianką dla mnie, bo na przykład lubię ser żółty, chciałbym go zjeść, no to ser żółty, kostka no, kosztuje dużo. Co to znaczy dużo? Na przykład taka kostka dobrze zaważona sera potrafi kosztować nawet 40 tysięcy, to jest prawie 20 dolarów. Także to jest naprawdę dużo. Tak. Jak na kostkę kawałek sera. Poza tym wszelkiego rodzaju produkty ekstra. Zwłaszcza też kosmetyki na przykład, tam nie mydło, ale jakieś tam dezodoranty lepsze, czy coś takiego. No perfumy. Perfumów tutaj są też, ale to wszystko jest gdzieś za Arabii Saudyjskiej, jakieś takie dla mnie nie do wąchania. Więc jak jestem w Polsce, to jakiś tam perfum zawsze przywiozę. Natomiast tak, to jest takie zachcianki kosztują. Czyli takie coś ekstra. A jest na jakiś czas do miasta pojechać, na przykład, nie wiem, pizzę zjeść, czy coś, no to jest drogie. Ale są pizzerie? Pizzerii nie ma, natomiast są restauracje, gdzie się robi pizzę. Kebab? Nie. Kebab, samo mięso może kebab, ale sama bułka, to nie. Mhm. Ser żółty, nie żółty, tylko ser biały. Sera białego nie ma kompletnie. W ogóle. Chyba, że kupić taki ser tam, kotecis gdzieś tam skądś sprowadzony w jakimś supermarkecie w mieście. Mleko jest, masło też jest do kupienia, też nie stanie. No, generalnie takie produkty, no ale są też piekarnie, chleba normalnego nie ma, zawsze jest tylko tostowy. Można jakieś tam bułki kupić, no przecież nie takie jak w Polsce bułki, czy tam w Europie. Natomiast jakieś ala bułko, wyrób bułkopodobny, że tak nazwę. No, też jak ktoś, są też robione ciasta, no, jakieś torty urodzinowe i tak dalej, to wchodzi w tej chwili. Ale one są podobne jak w Polsce? Tak, nie. Że jest tam dużo kremu? Nie, to jest jakaś taka babka z takim nadzieniem słodkim na tej zasadzie. Czyli coś innego. Pensje, taka hierarchia pensji. No nie mówimy o politykach, nie mówimy o wyższych sferach, ale takich przeciętnych, typowych zawodów, typu pensja, kierowca. Ja powiem tak, na przykład kelner w knajpie przycięta zarabia 150 tysięcy. 150 tysięcy to jest 70 dolarów. Na miesiąc. Na miesiąc, tak. I to wcale nie jest... Dobrze, ale powiedzmy taki kelner jest w stanie się utrzymać
przez miesiąc za taką kiepsko, pensję? Kiepsko. Nie no, pensje są niskie. Nauczyciele mają w miarę dobre pensje. Są w stanie się utrzymać. Pozdrawiamy nauczycieli. No wiadomo, budżetówka, że się żartujemy. Ale nauczyciele są się w stanie utrzymać takim spokojnym. Bez przepychu, ale z takim pewnym spokojnym. Oczywiście najwięcej zarabiają ci, którzy mają swoje biznesy. Jak to wszędzie. Swoje biznesy, jakieś autobusy, nie autobusy, pracownicy rządowi, czyli wszyscy ci, którzy pracują w wszelkiego rodzaju właśnie urzędach podatkowych, gminnych, jakichkolwiek innych, w sądach, no to ci dobrze zarabiają. I jeszcze jeden temat, turystyka, no bo ja tutaj poznaję Afrykę od strony nieturystycznej, natomiast powiedz mi, czy w ogóle w tym rejonie, nie mówimy o Zanzibarze, który jest mega turystyczny, natomiast czy tutaj w ogóle turyści się zapuszczają w te rejony? Znaczy, do mojej wsi to ciężko, natomiast turyści zapuszczają się gdzieś nad jezioro Wiktorii, właśnie do parku Serengeti, w Kilimandżaro, wiadomo, można wejść na szczyt Kilimandżaro, zapuszczają się do Dar es Salaam, właśnie tam też są ośrodki, piękne hotele nadmorskie. Bo to jest nad oceanem. Ale to jest trochę inne życie już chyba. No nie, no to jest całkowicie turystyczne. Ma się tam, na przykład na Zanzibarze czy gdziekolwiek, który tą opaskę już i tam zachcianki swoje, frankfurterki rano i coś jeszcze. No generalnie, ale to nie jest prawdziwa Afryka. Nie, to jest turystyczna Afryka, która ma bardzo dobry serwis, też trzeba sobie powiedzieć. Potrafią zapewnić naprawdę wiele. I no, nie kosztuje to mało. Powiem, że turystyka tutaj jest bardzo droga. W sensie podróżowanie, wynajęcie samochodów, w sensie nie samochody jako ty wynajmujesz samochód, tylko osoby, które ci zawiezie, loty, przeloty, usługi, tipy, tragarze, wszystko to jest, no, nie jest to tanie. Nie jest to tanie. Nie jest tak, że się ma $100 i się po prostu zwiedzi Tanzanię od góry do dołu, to jest nieprawda. Czyli trzeba mieć gruby portfel i wszystko zależy, co potrzebuje. Tak? Jak chce się korzystać, mieć taki luxury, że tak powiem, high life, będąc tu w Tanzanii, to można to zyskać i to za duże pieniądze. Na przykład jest hotel gdzieś w Serengeti, gdzie jest $1700 doba, podwodny hotel na Zanzibarze, gdzie jest $1900 doba, który wygrał w ogóle chyba najlepszy hotel na świecie 3 razy pod rząd Awards. Więc, ale obok Zanzibaru jest też wyspa Billa Gatesa, gdzie doba kosztuje $4000. No tam się nie podpłynie raczej. Także to można. Zjadacza chleba. To. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to nie jest Afryka. No nie, no to w taki sposób turyster, to jest tak mniej więcej, jak ludzie wyjeżdżają gdzieś tam do Egiptu, do Turcji. To jest taka turystyczna Afryka, że jest hotel, basen, alkohol, all inclusive. Nie wiem, tam coś zwiedzanie, 2-3 wycieczki, masaż w hotelu, no po prostu full wypas. Nie? Tak, ale tam nie zobaczymy na przykład... Nie poczujemy normalnych zapachów w Afryce. Nie zobaczymy dziecka, które kręci sobie oponę od motoru, roweru, czegokolwiek dziecka, przed sobą i które jest szczęśliwe dziecka, i się bawi. Dziecka, na głowie 10 litrów wody, które wstaje rano po to, żeby przynieść do domu wodę, które prowadzi krowy na wodopój, które chodzi boso, który no to... No, tak, ale jest uśmiechnięte też. Tak. No. Radosne, uśmiechnięte, więc trochę inna Afryka. To znaczy tak, gdzie jest prawdziwa Afryka, no to trudno mi powiedzieć, bo nie chcę być nieobiektywny, ale tutaj, raczej tutaj, bo tu jest normalne życie, na co dzień żyję z tymi ludźmi i na co dzień żyję w prawdziwej Tanzanii. W takiej można naprawdę dostać super, powtarzam, super serwis, można polecić sobie helikopterem, balonem nad Serengeti, cudawianki, co siekolwiek zechce. No ale czy zależy, no są ludzie, którzy mają takie potrzeby. Kto potrzebuje. Też to rozumiem, kogoś na to stać, okej, okay, rozumiem. Natomiast czy jaki tego jest cel, no to już każdy sobie sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Ja na przykład wolę poczuć, jak ty to mówiłeś, że ta ziemia nie jest... Czarna, tylko czerwona. Czerwona. Ja wolę poczuć tą czerwoną. No tak, ziemię. Bardzo się mówi często czarny ląd. To jest czerwony ląd, bo to jest tyle kurzu czerwonego i czerwona ziemia. Tak. Powiedz mi, kwestia opieki medycznej. Jak wygląda tutaj, jak zachorujesz, co ci się stanie, zabolicie ząb? Jak to wygląda kiepsko w Tanzanii? Lipa, generalnie rzecz biorąc. Otóż się trywialnie mówię.
Tutaj, gdzie jestem, jest ośrodek zdrowia, który nie ma prądu. Ja sam w nocy wożę do porody kobiety. Ale była historia taka sytuacja. Była taka, tak, była. Inna sytuacja była. Opowiedz. Taka. W nocy wiozłem kobietę do porodu. Jesteśmy w połowie drogi do szpitala. Babka do mnie mówi, tajari, czyli gotowe, patrzę, dziecko urodziła. No więc tyle, co potrafiłem, to zrobiłem. Zajęliśmy dziecko do szpitala. No i takie sytuacje się tu zdarzyły. Tak, no, też kobieta miała AIDS, nie miała żadnych rękawiczek ani nic takiego, więc szczęście całe też, że jakby nic się to nie wydarzyło. Oczywiście od razu zastrzyk, coś tam został dany i poszło. Dobrze, ale, no, ale taka... Zdrowotna kwestia. Dentysta, dobry dentysta jest stąd 250 km, bardzo dobry 1500. Więc 1500 czego? Kilometrów, więc lepiej, lepiej niech ząb nie boli, powiem tak. No dobry dentysta tutaj w Mazie jest 250 km, rzeczywiście trochę się to zmieniło, ale no o potężną, dobrą robotę robią ośrodki zdrowia misyjne. Tam na przykład jeden mój kolega prowadzi w Kiabakari, bardzo dobry ośrodek, tam się można zbadać. No jest to, no tutaj powiem prosto, służba zdrowia leży, no lepiej tu nie chorować. Lepiej oczywiście nie chorować. No, w Dar es Salaam, w wielkich miastach i tak dalej, jak ktoś ma pieniądze, to jest płatne wszystko, nawet jak się ma ubezpieczenie, to no nie, to są naprawdę... Czyli nie ma jakiejś takiej, tak jak na przykład my w Polsce płacimy jakieś tam składki i tak dalej? Można coś takiego zrobić, na przykład jak u nas są w szkole nauczyciele i oni mają płaconą taką składkę, no to mają ubezpieczenie, ale nawet to ubezpieczenie niewiele obejmuje. Jak obejmuje, to są tylko problemy, bo i tak trzeba dać trochę w łapę, żeby cokolwiek było zrobione. Natomiast paradoks. Rzeczy, które u nas w Europie są długo oczekiwane, wyniki tutaj są bardzo szybkie. Na przykład na malarię tutaj wynik jest dostępny, nie wiem, 10 minut po zbadaniu krwi, w Polsce 2 tygodnie. Pamiętam, jak byłem w szpitalu. No wiem, może teraz się zmieniło, więc przepraszam tych, którzy mają może inne doświadczenie. No ale to po prostu wynika z tego, że jakby malarii w Polsce nie ma. Tu jest to dostępne, no nie ma. Więc badanie. Chociaż ja pamiętam, jak dostałem malarię będąc w Polsce właśnie, bo malaria nie musi wystąpić w momencie, kiedy cię ugryzie komar, tylko na przykład się po czasie się rozwija i nie wiem, masz jakieś zapalenie, grypa, nie wiem, zimno, przeziębisz się, osłabienie organizmu. Można to zignorować. I ona się uaktywnia. Czasem jest tak, że lekarze szukają, nie? A co to się wydarzyło, co to jest? Co jest przyczyną choroby? Nie wiedzą, a to okazuje się, że to malaria. Wtedy się mówi, więc jak coś się wydarzy, to jak ktoś był w kraju jakimś takim właśnie malarycznym, powinien dać znać, że w tropikach był. Tak, ja przed przyjazdem do ciebie dużo się naczytałem i właśnie wszyscy zalecają, że po przyjeździe już do kraju, do Europy, do Polski, jak cokolwiek się dzieje, od razu do lekarza, bo Tak, na wszelki wypadek. To na pewno też tak, ale też z drugiej strony Afryką nie można się Afryki bać. Tu ludzie mają tak, że to nie wiem, wychodzimy i to nagle robactwo, węże dookoła głowy nachodzą, nie wiem, jedzenie sobie trzeba upolować, lwa zabić. No nie ma tak, nie? Nie ma. No, chodziłem tutaj, nic mnie nie zjadło. Komary latają. Gdzie są komary, są jaszczurki, tam jakieś małe węże gdzieś tam w trawie. Tak, gekony jakieś. Ale gekonki, tak, ale to i kidzik, tak, że... twój wspaniały pies. A nie, no to jest... I on jest... On jest pozytywny. On jest pozytywny. Wprawdzie szczekał na mnie rano, ale potem jak zobaczył, że to ja, to już... Tak, i dostał coś do jedzenia. To już był moim najlepszym kolegą. Edukacja. Ty tworzysz edukację na... To na pewno też będzie gdzieś tam pokazane. Tworzysz na tym poziomie przedszkolnym, podstawowym. I za chwilę średnim. No i mam nadzieję, że za chwilę średnim. To jest tak, edukacja rzeczywiście w Tanzanii jest też w dość opłakanym stanie. Potężną robotę robią wszystkie misyjne ośrodki. Nie tylko mój, naprawdę potężną robotę, inwestując w dzieciaki. To jest najlepsza inwestycja, żeby drugiemu człowiekowi dać edukację, wyrwać go z biedy mentalności, sposobu myślenia. I no... Próbujemy to robić. Oczywiście to nie jest proste, niełatwe. Szkoła na przykład nasza utrzymuje się całkowicie z datków zewnętrznych. Nie ma żadnej pomocy z rządu. Jeszcze my płacimy do rządu za to, że dzieciaki mogą się u nas uczyć. Więc to są takie różne rodzaje historii. Ale właśnie prowadzimy przedszkole, prowadzimy szkołę podstawową. No i mamy plac podbudowy szkoły średniej. No mam nadzieję, mamy 3 lata na to, żeby taką szkołę postawić, żeby dzieciakom dać szansę na to, że jakby już mają taki basic dobry wykształcenia, podstawowe dobre wykształcenie, żeby dalej poszły średnie wykształcenie. No a potem już jak będą mieli dobre średnie wykształcenie, dostaną się i na uniwersytet. Właśnie, co dalej? Uniwersytet mogą się dostać. Szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo zawodowe jest kiepsko rozwinięte. Mhm.
Kiedyś miałem taki bardzo szalony pomysł, no jest tam gdzieś on jeszcze we mnie, zobaczymy co będzie, żeby stworzyć taką właśnie fajną szkołę zawodową, żeby dać na przykład zawód, nie wiem, strzelam rzemiosło. Teraz, rzemiosło, nie wiem, strzelam teraz na przykład, nie wiem, ślusarza dobrego, nie tam, że tam gdzieś będzie jako misji czeladnik, tylko który będzie miał dobry sprzęt, będzie potrafił coś zrobić, wytłoczyć, nie wiem, pochromować, no ja tu strzelam. Rzeźbiarstwo. Tak? Wikliniarstwo. Różnego, tak, wikliniarstwo, wiklina jest, więc to powoli to wchodzi gdzieś tam. Chociaż to na przykład, o, to już wiemy, siedzimy bo, tutaj tak, tak, ale to, na wiklinowym stole. To moja żona może się tutaj jako mistrz tutaj wypowiedzieć, że to nie jest wiklina, tak? To jest trawa. To jest trawa. Ale taka trawa fajnie. Myślę, że twoja żona Basia mogłaby tu przyjechać i coś popleść tutaj, albo nauczyć pleść kogoś. To są właśnie bardzo, dlaczego w tą stronę idę. Bardzo często ktoś się pyta, co może zrobić dla misji. No wiadomo, że pomoc finansowa jest nieodzowna, ale nie zawsze trzeba sięgać po pieniądze. Można dać siebie samego coś, na przykład ktoś ma fach w ręku, super fach, nie wiem, jest dobrym, nagrywa o świetnie, na przykład tak jak ty tutaj, no to przyjeżdżasz tutaj, nauczysz gości, w jaki sposób obsługiwać program, nagrywać instrumenty, jak jest zaplecze, tak? Przykładowo. Tak. Basia, nie znam pani Basi to jeszcze, ale może poznam kiedyś. Na pewno. Mogłaby przyjechać i pokazać, w jaki sposób, co można z tej trawy zrobić, w jaki sposób, nie tylko toar, może być koszyk, może być coś tam. Ktoś tam, nie wiem, ktoś potrafi... Rzemiosło, po prostu rzemiosło. No, ktoś potrafi, nie wiem, coś rzeźbić, cokolwiek, ma jakiś tam fach w ręku, taki, który by się na przyszłość przydał, nie wiem, dobrze szyje. Na przykład ja mam taką gdzieś z tyłu głowy ciągle myśl, żeby zrobić taką szkołę zawodową, ale żeby szyć szaty liturgiczne, bo jest tego taki niedosyt. Czyli krawiectwo. Ale szaty liturgiczne do księży i tak dalej, ale w dobrej jakości, w dobrym wykonaniu, z dobrym haftem na przykład, nie tak jak tutaj gdzieś tam, gdzie można dostać. No to jest na razie myśl, to są wszystko gorące. Ale bardzo dobrze. To są gorące. Wiesz, nie daje się człowiekowi ryby, tylko wędkę, czyli dajesz mu umiejętności, które może wykorzystać. Czy on to wykorzysta? No, jak to wykorzysta? Mamy na to wpływu, ale możemy mieć nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku. Tak, Maciek, to strzeże, że ktoś mu coś pokazał i można inaczej. Maciek, dwie rzeczy. Najgorsza rzecz, która cię mega turbo denerwuje w Afryce i odwrotnie. Rzecz, która cię po prostu rozpływa się nad Afryką. Mega trudne, które mnie denerwuje, to jest kłamstwo i życie poza czasem. Kłamstwo jakie? W sensie takim, że umawiasz się na godziny, nigdy na tą godzinę nie przychodzi. I mimo tego, że jestem już tu tyle lat, to mnie to cały czas drażni. I to jest chyba takie krętactwo, mówienie już idę, już jestem. Tak, to na jutro będzie zrobione, na jutro, tak, to w ogóle nie ma, i nic z tego nie ma. Tak, już jadę, już tak gościa nie ma 3 dni. Więc no, mimo tego, że jestem, to już mówię, 17 rok, 18 teraz, i to i tak, to człowieka denerwuje. Co mnie zachwyca? Prosto, konkretnie wolność. Nie samowola, nie swawola. Wolność w takim kraju, że rzeczywiście jest taka pewna swoboda działań, podejmowanych decyzji, nie wiem, no żyje się w taki sposób no mniej stresowy. To nie jest tak, że nie mamy stresu, żyjemy bez stresu, o czym się nie martwimy, nie, ale w pewnym momencie, tak mój kolega to mówił, że jechaliśmy na mszę świętą i wyjechaliśmy na mszę świętą o 11, wyjechaliśmy o 11.30 i ja ci mówię, że czekali na Chrystusa 20 lat, 2000 lat, poczekają 20 minut. No jakby oni wiedzą, że ja przyjadę, a ja wiem, że oni tak się spóźniają i stres nawzajem związany, to będzie, no i taka wolność, w sensie naprawdę przyjemnie się tutaj, dobrze się tutaj żyje, no nie ma zimy. Mimo tego paradoks. Powiedzmy też o tym, że tutaj w zasadzie temperatura jest cały czas taka sama przez cały rok. Oprócz sytuacji pora deszczowa, pora sucha. Tak, pora deszczowa, pora sucha. Ja jestem w tym momencie w zimnym czasie. Tutaj w Tanzanii w zimnym czasie. Ale z kolei roślinność bardzo wysuszona na pieprz, czyli nie ma zieleni. Jest to zimny czas, jest 14-13 stopni rano, rzeźko. To jest bardzo dobre. Teraz na przykład siedzimy przyjemnie, jest fajnie, rzeźko, a w ciągu dnia ponad 30, więc tak. To jest inna temperatura, inaczej odczuwalna niż w Europie. To jest suche powietrze, wszystkie nie ma wilgotności. I to, co rozmawialiśmy też, że
przestrzeń. Tak. Tu nie, no, ma, nie ma zabudowy. Nie ma zabudowy. W Polsce czy tam gdziekolwiek w Europie to wszystko jest zabudowane betonami z góry, z boku, wszędzie to paruje i człowiek nawet się w nocy kładzie, że nie ma czym oddychać. Bo, tak. No, to tutaj to jest, tutaj ja się osobiście bardzo dobrze czuję. Nie odczuwam w ogóle tych temperatur. Tak jak mówimy, rano bardzo rzeźko, czyli jeżeli potrzebujesz tego chłodu, to pomiędzy, powiedzmy, godziną 4 rano a 6, masz to, masz poczucie takiego rzeczywiście chłodu. A potem do przeżycia. To nie jest problem tutaj. Jeszcze wracając, może sam sobie zadałem pytanie, co jest dla mnie najtrudniejsze tutaj. Bo tak, co mnie denerwuje, Najtrudniejsza jest bezradność. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka sytuacja, która człowieka jakby, no, nie możesz nic zrobić z pewnymi rzeczami. Chociażbyś miał walizkę pieniędzy, chociażbyś miał nie wiadomo co, w pewnych momentach, sytuacjach jesteś absolutnie bezradny. Bezradny wobec stylu myślenia, wobec stylu życia, wobec kultury, która mimo lat tutaj będąc cię zaskakuje nieustannie. I ta bezradność powoduje, że ona może rodzić czasem frustrację. To rzeczywiście jest taki... No i druga sprawa taka śmieszna, nienerwująca, jest tak, że cały dzień, cały rok jest od 7 do 7 jasno i od 7 do 7 ciemno. Tak, tak, i tak, generalnie no, nie ma rozrywki, nie ma kina, nie ma teatru. Wiadomo, do Filharmonii. Knajpkę gdzieś tam można wyjść, tak, na koncert nie pójdzie. Opery nie ma. Na no w ogóle to skandal jest. Tak, dlaczego tak, wy nie macie jeszcze tu opery? No, kina gdzieś tam w dużych miastach są, ale no, w mieście dużym jest więcej możliwości rozrywki, ale to jak jestem tutaj daleko od szosy, no sam widzisz, no 19 przychodzi, no to usiądziesz, pogadasz. Tak. Przychodzi 21, już cię łamie sen, bo wstajesz wcześnie. No i tak... Ale to jest taki rytm. To jest taki rytm. Tak. Natomiast, no, natura w pewien sposób też... Natomiast wbrew pozorom, obserwując tutaj przez ten fragment czasu, który jestem, ludzi, naprawdę oni nie wyglądają na nieszczęśliwych. Oni się uśmiechają, oni... Co nie znaczy, że nie mają swoich problemów. Mają na pewno, tak, mają swoje problemy, tak. Natomiast no... Znaczy to jest takie, no co zrobisz, no jakby, no nie przeskoczysz dalej, nie? No to jest takie fajne powiedzenie posłowie, no to faniadzie, co zrobimy, nie? Mhm. No naprawdę nie ma co zrobić, no dochodzisz z pewnego momentu do muru i koniec. Nie? Chociaż rzeczywiście też, no przecież te media tu docierają, sam masz tutaj internet, no jaki jest, taki jest. No na YouTubie sobie nic tutaj nie pooglądam u ciebie, ale to dla mnie okej, odpoczywam. Natomiast większość tu ludzi ma ten dostęp już do świata, widzi tak, jak jest na świecie. Mhm. I może rzeczywiście to jest tak, że no oni widzą, pytanie że jest, można inaczej, ale nic z tym nie robią. Pytanie jest takie, kto do kogo dąży? Czy my do nich, czy świat do nas? To jest tak. No właśnie. Z jednej strony tak, cywilizacja chce mi internetu i tego i tamtego, a z drugiej strony wolałbym, żeby to nie wchodziło, bo to ze sobą niesie też zamknięcie się na siebie na przykład, nie? Tak. Ludzie tutaj są otwarci na siebie, chodzą do siebie, odwiedzają się. Nie wiem, ja mam taką kafejkę u mnie małą w parafii, czy to nie jest kafejka, no tak, tak, jest tak, telewizor tak, z wiadomościami i tam kawa i orzeszki. Ludzie przychodzą, ale nie po to, żeby tam tą kawę wypić, może i też, ale żeby się spotkać, pogadać. I, no jest jakieś życie kulturalne. Tutaj generalnie ludzie są na siebie otwarci. My się w Europie zamykamy. I to niezależnie od tego, czy komuś to spodoba, czy nie, co powiem w tej chwili, to zamknięcie niestety nie prowadzi w dobrą stronę. Oczywiście nie wszyscy, nie na wszystkich, ale procent ogromny. No jest generalnie, oprócz zamknięcia się jest też ogólna złość na drugiego człowieka, czyli też taka to, projekcja przekazywania swoich frustracji, że ale to też, to powiem ci, że ty robisz źle, tak, ja się lepiej poczuję wtedy. No to też poniekąd jest, natomiast to pęd życia też robi swoje, styl życia, konsumpcjonizm, który się gdzieś tam wkradł, to rozpychanie się trochę łokciami za wszelką cenę. To jak zawsze powtarzam, tak jakby ludzie tak dbali o swoją duszę, jak dbają o swoje ciało, czyli o kosmetyki, nie wiadomo co, żeby pachnieć ładniej, wyglądać, coś ładnie pachnie, a od środka tak cuchnie, że głowa boli. Tak. I to jest właśnie, można być takim wypachnionym draniem, który będzie wszystkim dookoła psuł życie. Ale z drugiej strony, no to też jest pewien sposób, no, świata, który dąży w taki inny sposób. Tu też jest trochę i zawiści, i nerwów, ale i zazdrości tego wszystkiego. Myślę, że też złoty środek, połączenie dwóch światów, bo tak naprawdę ten świat jest inny. Wiesz co, nie da się tak zrobić. To jest moje prywatne zdanie. Mm-hmm. Między Afryką a Europą jest mentalna, kulturowa, finansowa przepaść. Przepaść. To, co my mieliśmy, no na przykład, do tej pory nie masz kieł kontaktowych tutaj. Mm-hmm.
Mimo tego, że są okuliści świetni, przyjeżdżają, okulary robią i tak dalej, nie ma. No, to są takie rzeczy, które, no dlaczego na przykład, skoro potrafiliśmy dostarczyć tutaj do Afryki touchscreeny, komputery, nie wiadomo co jeszcze, systemy, alarmy, kamery, a takich prostych rzeczy nie. Na przykład jest możliwość dostania stawu biodrowego, ale nigdzie nie ma w Tanzanii, przynajmniej ja nie słyszałem o tym, soczewek. No, to są takie proste przykłady, ale ja tylko pokazuję, że to jest to, co gdzieś u nas już jest czymś normalnym. No tu jest, to naprawdę trzeba tu być, żeby zrozumieć, co ja mam na myśli przepaść. To nie chodzi, że ktoś jest lepszy, ktoś gorszy, Europa jest super, a Afryka B, tylko to jest całkowicie dwa różne światy i myślę, że nie powinno się i nie ma co porównywać. Bo w jakikolwiek sposób porównanie będzie krzywdzące albo dla jednych, albo dla drugich. Ja mam takie wrażenie, już ci to powiedziałem, że mam wrażenie, im dłużej tu mieszkam, tym mniej wiem. Bo już myślę, że już mnie nic nie potrafi zaskoczyć, a się okazuje, że jednak. Kwestia niepełnosprawności, bo ja w ogóle nie zauważyłem tu ludzi niepełnosprawnych. No ciekawe, generalnie są niepełnosprawni ludzie, ale na przykład oczy. U nas w szkole nikogo nie ma z okularami. No słońce właśnie. Jest ostre i tak dalej bardzo. Owszem, jeden nauczyciel ma okulary, no i ja mam okulary do czytania, ale czy do pracy na komputerze, ale dzieciaki nie mają was wzroku. Więc, ale to nie wiem, czy to jest kwestia chemii, czy to jest kwestia czego, czy to jest jaki powód. Ale czy może to jest tak, że na przykład, nie wiem, dziecko niewidome, które się rodzi, no jest gdzieś... Nie. Nie jest nie, tak? Nie. Znaczy, delikatnie usuwane z życia społecznego? Nie. Jeżeli dziecko się niewidome urodzi, no to rzeczywiście ma kiepską szansę na to, żeby się rozwinąć dobrze. Normalnie, no bo nie ma szkół, nie ma zaplecza, nie ma pomocy socjalnej, nie ma takiego czyli szkoły specjalnej. Właśnie, nie ma w Tanzanii... Chyba jest jedna szkoła, wiem, że na pewno dla niesłyszących jest, natomiast dla niewidomych nie wiem. No jakby nie interesowałem się tym tematem nigdy wcześniej, na szerszą skalę, ale też nie spotkałem przypadków wielu, więc owszem, jest dużo ludzi, kaleg i tak dalej po wypadkach. Tak. Nie wiem, tam kogoś przywalił tam, nie wiem... Przy pracach budowlanych choćby, które... Nie wiem, ale powiedzmy, wchodził do kopalni złota i go przywaliła ziemia i stracił nogę na przykład, nie? Albo coś tam. No to tak, to wypadków to na motorkach i tak dalej, to jak oni jeżdżą, wiadomo, to widziałeś. Tak. No to rzeczywiście jest dużo i jest dużo kalek po tym, ale takich wrodzonych gdzieś tam trochę jest ludzi z zespołem Downa też, to widziałem, no to kwestia taka jakby tego bliskiego. No ale dobrze, no ale wtedy powiedzmy, dzieci takie, one jakieś mają szansę rozwoju edukacyjnego? Kiepską. No tutaj mam w parafii dwóch takich. Jednemu nawet pomagaliśmy, Tito, bo jemu się spalił dom i budowaliśmy to wspólnie z internautami dom. I on szybko powstał, domek mały. To było 3 lata temu. No on przychodzi do kościoła, on dostał naukę, w sensie on zrobił nauczanie przed chrztem i to potem tam komunię i bierzmowanie. No ale na szansę rozwój, żeby, nie wiem, zaopiekować się, żeby dostał szansę. Czyli szkolnictwo specjalne nie ma czegoś takiego w Tanzanii. Jest, natomiast jest to w miastach dużych i jest to duży problem. Duży problem i finansowy, i logistyczny, i mimo tego, że rząd ma wymagania, żeby były podjazdy dla wózków i walizki w szkołach, tak naszych prywatnych, no ale robimy to, bo jest taki wymóg. No tak, ale miałeś kiedykolwiek osobę na wózku? Nigdy. Nie. Jest chłopak, który się właśnie urodził u mnie w samochodzie. Nazywa się Matias Paroko, czyli Maciej Proboszcz, tak mu dali na imię. I on miał nogi do wewnątrz, robiliśmy mu operację, w tej chwili już chodzi, więc no wiadomo, widać, że tam ma jakiś ubytek, ale... Też powiedzmy sobie to otwarcie, tutaj na przykład żywność jeszcze, i co jest szczęściem, nie jest tak przetworzona jak w Europie. No nie, to jest prawda, mamy tu swoją fasolę. Jem tutaj od jakiegoś czasu i naprawdę nie ma z tym problemu, dobrze się czuję, bardzo mi to smakuje. Tak, no jest to ciągle to samo. Powiem szczerze, no bo jest to ryż fasola. Jest to powtarzalne. Jest to ryż fasola, kapusta, albo kapusta, fasola i ryż. Albo kurczak, albo jakaś tam właśnie krowa, albo jakieś ryba. Koza. Ryba, koza, warzywa, owoce. Mhm.
ziemniaki, pomidory, no tak, ale, jajka. Ale nawet no, różnego rodzaju banany i tak dalej, tak. One trochę inaczej smakują. O, i tak jest ich dużo rodzajów, to jest inna sprawa. Małe, duże, słodkie, gorzkie, czerwone, zielone, żółte. Tak, czy gotowane banany. Natomiast jedząc to, ma się świadomość, że no, tunik chyba nie pryska, nie jakieś takie no, rzeczy. Gdzieś tam jakieś opryski są, ale to no, u nas tu... Przynajmniej ja mam też ogródek, nie pryskamy. No tak, tak, tak. Tak. Jakby stąd. No ale no, jesteśmy na wiosce tańzańskiej, tak? I podejrzewam, że wszyscy ludzie tutaj to no, żywią się tym, co wyhodują. Tak, tak. Tak, też jak coś kupują, no to są też pryskane rzeczy, no ale to jest jeszcze marny procent. No mam nadzieję, że tak długo zostanie. To jest inna sprawa. To jest super, tak, to jest tak. Super. Maciek, no, chciałem zrobić z Tobą wywiad max 15 minut. Zobaczymy po montażu, ile tego wyjdzie. Natomiast wydaje mi się, że możemy jeszcze tak długo. Natomiast, no... Znaczy tak, ja powiem może na koniec. Tak, dziękuję za chęć wywiadu ze mną. Ja tam nie jestem jakimś, nie wiadomo, poza człowiekiem. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że Afryka jest krajem, który jest takim paradoksem, bo... Ja mówię o Tanzanii, Afryka jest ogromna. Nie wiadomo, co w sobie ma, ale wciąga bardzo mocno i bardzo szybko można wpaść w taki stan umysłu zwany Afryka. To już nawet nie chodzi o życie, o stan umysłu, że człowiek wraca i tęskni. Ja mam sam przyjaciół, którzy tu chcą wracać do mnie i chętnie, nie że do mnie jako do osoby, to pewnie też mam nadzieję, ale do miejsca, do Afryki, do zapachów, do klimatów, do smaków. Jest coś w tym. Jest coś w tym, doświadczam tego. Powiedz jeszcze tak na koniec, prowadzić swój kanał na YouTube. Wiemy dobrze, że dzisiaj te social media, one są ważne. Masz też swoją misję i to jest ważne, żeby tutaj w tym momencie przekazać widzom tak. Pewne namiary, pewną tutaj. Jeżeli ktoś chce mnie znaleźć, kiedy... jakkolwiek, wystarczy wpisać moje imię, nazwisko, po nim dodać CR. Moją, to po pierwsze na Facebooku, potem jest fanpage Moja Mała Wielka Misja. Jak ktoś pisze w taki sposób, razem pisane Moja Mała Wielka Misja, tam można mnie znaleźć. Tam jest kontakt do mnie, czy messengerem, czy mailowy również. Dlatego serdecznie zapraszam. Mam też kanał na YouTubie, nazywa się Baba Paroko, baba jak baba nasza polska, czyli baba to znaczy ojciec, paroko proboszcz, baba paroko jest znowu CR, jak się wpisze to też to wyskoczy, ja tam zamieszczam na górę jakieś filmiki, przekazy co poniedziałek, więc serdecznie zachęcam do zajrzenia, Do subskrypcji. Bo to lajków, jest, komentarzy. Do lajków, komentarzy, do odzywania się. Każdy zawsze dla mnie taki miły, jakby odzew jest miły, mile widziany. Tak, jedyne o co proszę, to jak się ktoś z tym nie zgadza, niech przemilczy. Dlatego, że... Nie potrzeba nam nienawiści. Tak, mój kanał nie jest po to, żeby z kimś rozdzierzyć nerwy czy jakiekolwiek inne sytuacje. Więc jeśli komuś coś tam, kogoś coś użgnęło i tak dalej, to niech na tym pomyśli, może coś w tym prawdy jest, a jak nie, no po prostu niech tam gdzieś zamilczy. Myślę, że w naszym życiu codziennym też tak mogłoby być, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nasze życie tutaj na Ziemi to jest raz. Fragment czasu. Raz, fragment czasu i ono musi być piękne. Ja z uporem maniaka powtarzam to, bo to jest moje hasło. Tak, to jest twoje motto. Moje hasło, moje motto. Życie jest jedno i musi być piękne. Też taki sam tytuł książki, więc jak ktoś zechce, niech się skontaktuje. Tak, jest książka bardzo fajna, też polecam przeczytać. I co? Zostawiacie lajki i zostawiacie uśmiechnięte buźki. I oczywiście subskrypcję kanału, który to wyświetla i łapka, kciuk w górę albo na jakikolwiek inny, żeby do YouTube'a i jego bezdusznych kanałów dotarło to i do wszystkich tych, którzy coś chcą zrobić. A jeżeli będziecie chcieli dalszych naszych rozmów, no to będę musiał przyjechać jeszcze raz do Ciebie. Albo będziemy to robić online, na żywo, streaming. Tak zobaczymy. Wolę przyjechać tu. Zapraszam naprawdę bardzo fajnie. Zapraszam serdecznie i powiem na koniec po Swahili Karibu, Tanzania. Czyli zapraszam do Tanzanii. No to cześć, trzymajcie się. Hej.